Cześć, tu Ernest! Galactus jest już bardzo blisko, ale zanim do nas dotrze, musimy omówić kilka nowości. Na przestrzeni jednego dnia poznaliśmy szczegóły na temat nowego pakietu wyjątkowych skinów, a także piątego sezonu. Już wiemy, kto będzie sekretnym skinem za wyzwania w tym sezonie. Zacznijmy od tego, co było w planach. Zaraz zrozumiecie, o co chodzi. A więc Fortnite przedstawiło nam ekipę Fortnite. Z oficjalnego posta na temat nowej oferty dowiedzieliśmy się, że piąty sezon zacznie się 2 grudnia. Poza nowym karnetem bojowym do sklepu zawita również pierwsza edycja comiesięcznej subskrypcji ekipy Fortnite za niecałe 50 zł miesięcznie. Na nasze konto Fortnite regularnie będą trafiały wyjątkowe skiny w fałdolce oraz dodatkowo dostęp do aktualnego karnetu bojowego. Skiny zawarte w tym pakiecie będą dostępne tylko i wyłącznie dla członków ekipy Fortnite, więc jest to szansa na zgarnięcie niemałej kolekcji ekskluzywnych ubiorów, zbieraków i plecaków. W grudniu, czyli w pierwszym miesiącu, kiedy to wejdzie w życie, będzie to strój wraz ze stylem, kilo w kosmiczny lamorożec i plecak strzaskany świat. Do tego 1000 fałdolców i dostęp do karnetu bojowego 5 sezonu. Wszystko to w cenie 47 zł i 99 groszy. Uwaga! Subskrypcja ekipy Fortnite działa w taki sposób, że można ją anulować w dowolnym momencie. Możecie kupić ten pakiet 2 grudnia, kiedy wyjdzie, i natychmiastowo otrzymacie dostęp do wszystkich tych przedmiotów z danego miesiąca. Jeśli za ten miesiąc zapłaciliście i anulujecie subskrypcję, to wszystkie przedmioty zostaną na waszym koncie, ponieważ za nie zapłaciliście. Nie otrzymacie jednak przedmiotów za następny miesiąc oczywiście, bo nie będziecie członkami ekipy Fortnite. Subskrypcja comiesięczna polega na tym, że Fortnite automatycznie będzie pobierał pieniądze co miesiąc, wybraną przez was formą płatności. I wiem, powtarzam się, ale chcę, żeby to było jasne. Można to anulować w dowolnym momencie. Mam jeszcze kilka ważnych uwag. Słuchajcie uważnie. Ekipaki i elementy, które zawierają, przeznaczone są wyłącznie dla subskrybentów ekipy Fortnite. Elementy opublikowane wcześniej mogą zostać ponownie udostępnione członkom ekipy w późniejszym terminie. Nigdy nie trafią do oferty dla osób nieposiadających subskrypcji. Nie będą też im przekazywane. Dostęp do elementów otrzymanych w ramach subskrypcji będzie możliwy na różnych platformach, ale otrzymanych fałdolców nie można będzie odebrać poza platformą główną, czyli tą, na której kupiliście pakiet. Fałdolców zakupionych na PlayStation 4 lub Nintendo Switch nie można wydawać na innych platformach. Wszystkie elementy, które kupisz za fałdolce, będą dostępne na każdej platformie, niezależnie od tego, na której z nich zostały kupione. Jeśli karnet bojowy bieżącego sezonu został zakupiony wcześniej, Fortnite zwróci na konto 950 fałdolców. Jeśli kupisz subskrypcję, to zestaw bojowy zostanie zastąpiony zestawem 25 stopni, dostępnym za 1850 fałdolców. Okej, to tyle. Dajcie koniecznie znać, czy dołączycie do ekipy Fortnite. Ja na pewno zostanę stałym subskrybentem i nie mogę się doczekać kolejnych nowości. Swoją drogą to spójrzcie na plecak dołączony do tej postaci. Coś mi się wydaje, że możemy to uznać jako spoiler co do nadchodzącej wojny z Galactusem. Przegramy ją? Dodam jeszcze, że Fortnite udostępniło takiego oto posta na Twitterze. Wygląda na to, że bus bojowy rzeczywiście stanie się bronią przeciwko Galactusowi. To nie jest jedyna nowość, która wczoraj ujrzała światło dzienne. Gdy twórcy gry wstawili te informacje o nowej ofercie, do rąk wydobywców danych przedostało się też kilka grafik powiązanych z piątym sezonem i słuchajcie, już wiemy, kto jest sekretnym skinem za wyzwania i nie tylko. Tak jest przed każdym nowym sezonem. Raz jakieś zdjęcie wypłynęło na PlayStation, raz na Nintendo Switch, a tym razem samo Epic Games ujawniło nam karnet bojowy przedwcześnie. A więc rzućmy na to okiem. Oto oficjalna okładka Fortnite na piąty sezon. Gdy zobaczyłem to po raz pierwszy, to mega się ucieszyłem. Moją uwagę, jak i pewnie wielu z was, przykuł ten oto skin. Na samym środku. To jest Mandalorian z uniwersum Gwiezdnych Wojen, o którym mogliście już u mnie słyszeć. 2 miesiące temu dałem wam znać, że może on wejść do gry z okazji premiery 2 sezonu Mandaloriana. Jednak okazało się, że będzie on częścią karnetu bojowego. Teraz uwaga, karnet 5 sezonu nie będzie skupiony na Gwiezdnych Wojnach. Mandalorian będzie sekretnym skinem za wyzwania, tak samo jak to było z Deadpoolem czy Aquamanem. To tylko dodatkowy skin z innego uniwersum. Ja bardzo się z tego cieszę. Najlepsze jest to, że jego plecakiem będzie sam albo sama Baby Yoda w lewitującej kapsułce. Przypuszczam, że będzie się zachowywać podobnie do Rocketa, czyli będzie emotkował i tak dalej. Jego peleryna będzie prawdopodobnie częścią skina, a karabin zawieszony na plecach dodatkowym plecakiem. Miejcie jeszcze na uwadze to, że każda sekretna postać za wyzwania wpływa na to, co się dzieje na wyspie. Deadpool miał swój jacht, Aquaman koralowy kasztel, Wolverine las. Ciekawe, co ten łowca głów zadziała na wyspie Fortnite.
Mam nadzieję, że wyląduje tutaj swoim statkiem kosmicznym. Reszta karnetu bojowego będzie wypełniona nowymi, oryginalnymi, Fortnite'owymi skinami. Wątek fabularny z Marvelem na pewno będzie wspomniany w jakiś sposób, ale do odblokowania będą nowe skiny, takie jak ten pan Miodzio i ta pani w czarno-różowej zbroi. Zakładam, że będzie miała kilka etapów do odblokowania. Pamiętajcie, że to tylko 3 skiny, z czego to jeden z nich jest sekretnym skinem za wyzwania. Nie znamy jeszcze wyglądu reszty skinów, których mało nie będzie. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Ja nie narzekam. Nie jest to wyciek o evencie, więc spoko. Do tego wiemy, że karnet będzie Fortnite'owy, a skin, na którego sam czekałem, będzie za wyzwania. Jestem ciekaw, czy z tej okazji wrócą stare przedmioty z Gwiezdnych Wojen lub miecze świetlne. Czas pokaże. Ciekawostka, niektóre tła scen w Mandalorianie były tworzone i renderowane w silniku, na którym działa Fortnite. Na planie filmowym za aktorami stoi taki ogromny ekran, na którym na żywo jest renderowany świat, reagujący na ruchy kamery. Poza tym wydobywcy danych doszukali się wzmianek o nowym pakiecie anonimowych postaci. Nie znamy wielu szczegółów na temat tego pakietu, szczerze mówiąc to nic nie wiemy, ale może to będzie pakiet losowych skinów? No, jak już mówiłem, nie wiemy, co ten pakiet będzie zawierał ani jak działał i czy w ogóle wejdzie finalnie do gry, ale chciałem o tym wspomnieć tak czy siak. Wróćmy jeszcze do tematu piątego sezonu. Jak już mówiłem, ten sezon będzie pełen oryginalnych Fortnite'owych skinów, ale z tego co widać na tej okładce, to brakuje tutaj zimy. Dla przykładu, siódmy sezon rozdziału pierwszego, który zahaczał o grudzień, zawierał mnóstwo nawiązań do świąt i zimy. Tym razem jednak prawdopodobnie tak nie będzie. I podobnie jak to było w drugim sezonie rozdziału pierwszego, będzie świąteczne lobby i tak dalej, ale karnet będzie oddzielny. Event świąteczny jakiś na pewno będzie, wyzwania, skiny i tak dalej, ale w karnecie bojowym prawdopodobnie będzie oddzielny motyw. Na okładce tego sezonu widać miodowego kowboja, futurystyczną zbroję, nawet kolor tła jest ciepły, stąd te przypuszczenie. Hypex jakiś czas temu dał znać, że do gry na tegoroczną zimę wejdzie skin ciasteczkowy Renegade Raider. Do tego wiemy, że w plikach gry były wzmianki o bałwanku, który dawałby nam wyzwania poboczne. Nie zabraknie też na pewno śniegu na wyspie jak co roku, ale to wszystko prawdopodobnie będzie się działo poza głównym wątkiem fabularnym, który poprowadzi dalej to, co zaczęło się w czwartym sezonie, z superbohaterami i Galactusem. Do nowego sezonu zostało jeszcze tylko kilka dni, więc na szczęście nie musimy długo czekać na rozjaśnienie tej sytuacji. I to tyle! Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!